Witam wszystkich. Tym razem opowiem o kolejnym ciekawym przedmiocie wiązanym z Chrystusem, omówię jego historię oraz badania naukowe, które były nad nim prowadzone. Jak już widzieliście po tytule, chodzi oczywiście o Sudarium z Oviedo. Jest to zakrwawiona tkanina z lnu, mająca kształt nieregularnego prostokąta o wymiarach 855 na 526 mm. Miejscem jej przechowywania jest katedra znajdująca się w hiszpańskim mieście Oviedo. Według tradycji jest to chusta, która znajdowała się na głowie Jezusa po jego śmierci i została razem z nim pochowana. Pierwszą wzmiankę o tkaninie znajdującej się na głowie Jezusa mamy w 20 rozdziale Ewangelii Jana. Opisuje nam, jak po zmartwychwstaniu Piotr oraz Jan przybiegli do pustego grobu, a wtedy zobaczyli leżące płótna oraz oddzielnie zwiniętą chustę. Pochodzące z IV wieku dzieło Żywot świętej Niny, będące biografią ewangelizatorki Gruzji, przekazuje nam tradycję, według której apostoł Piotr zabrał i przechowywał sudarium. Natomiast w 570 roku anonimowy pielgrzym z Piacenzy odwiedził Ziemię Świętą i zostawił opis swojej podróży. Relacjonuje, że chusta położona na twarzy Chrystusa znajduje się w klasztorze jaskiniowym nad brzegiem Jordanu, nieopodal Jerozolimy. Dalsza historia sudarium związana jest z obiektem zwanym Arka Santa, czyli średniowieczną skrzynią, w której przechowywane były różne relikwie i która znajduje się obecnie w Oviedo. Skrzynia została okuta srebrem w roku 1075 na polecenie króla Alfonsa VI, a także wyryto na niej łaciński napis, który wymienia jej zawartość. Wśród niej mamy właśnie chustę Chrystusa. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób Arka wraz z Sudarium znalazła się w Hiszpanii, to mamy na ten temat kilka tekstów. Chociaż powstały one setki lat po wydarzeniach, które opisują i zawierają błędy historyczne, to zgadzają się one w wielu kwestiach, a przy tym różnice między nimi są wystarczające, aby stwierdzić, że opierały się na niezależnych źródłach. Wygląda więc na to, że przekazują nam pewne informacje, które są prawdziwe. Wspomniane teksty to Księga Testamentów biskupa Pelagiusza z około 1120 roku, pochodzący z 11 stulecia aneks kodeksu Valencien 99, kodeks Valencien 30 z XII wieku, Kronika z Silos napisana przez anonimowego mnicha w 1115 oraz Kronika Świata Lukasa de Tuy z 1239. Na ich podstawie można odtworzyć następującą historię. Sudarium znajdowało się w Jerozolimie do roku 614, kiedy została ona najechana przez Persów. Razem z innymi relikwiami zostało złożone do skrzyni i przetransportowane do północnoafrykańskiego miasta, prawdopodobnie Aleksandrii. Następnie skrzynia została drogą morską przeniesiona do hiszpańskiego miasta Kartageny, z Kartageny trafiła do Sewilli, a w 636 do Toledo i pozostała tam przez 75 lat, aż do muzułmańskiego najazdu na to miasto. Podczas inwazji chrześcijanie uciekli razem z relikwiami na północ i ukryli relikwiarz w górach na terenie księstwa Asturii. W 761 założono w tym rejonie miasto Oviedo i właśnie tam znajduje się skrzynia i chusta od założenia tej miejscowości aż do dzisiaj. Wiemy również, że owa arka istniała już w 7 stuleciu naszej ery, ponieważ jest pewien dokument z tamtych czasów, który się do niej odnosi. W 675 odbył się sobór w Bradze, będącej wtedy częścią cesarstwa Wizygotów. W jednym z jego kanonów odnajdujemy wzmiankę o skrzyni Boga wypełnionej relikwiami oraz krytykę faktu, że niektórzy biskupi obwieszają się relikwiami, jakby sami byli ową arką. Natomiast w dziele Historia i opisanie Hiszpanii z 977 muzułmański historyk Aban Benke Mohamed Rasis opisuje wspomniane ukrycie relikwii pod ziemią w górach Asturii. Przechodząc do tego, co ma do powiedzenia na temat chusty nauka, to z ramienia grupy badawczej Edices powołano zespół składający się z ponad 40 ekspertów, którzy zajmowali się badaniem chusty od roku 1989 do 1994. W jej skład wchodzili specjaliści z dziedzin medycyny, medycyny sądowej, mikrobiologii i genetyki, botaniki, fizyki, chemii, kryminalistyki, historii, archeologii, judaistyki, teologii, historii sztuki, włókiennictwa, inżynierii oraz prawoznawstwa. Podczas badań pod mikroskopem elektronowym zaobserwowano na sudarium pewne bryłki, a następnie za pomocą spektrometrii mas zidentyfikowano je jako aloes i mirrę.
Były one powszechnie stosowane w starożytnych pochówkach, również w żydowskich. W Ewangelii Jana czytamy, że Nikodem przyniósł je na pogrzeb Jeszui. Prawdopodobnie po zdjęciu sudarium z głowy pokropiono je ich mieszaniną, aby zakonserwować krew, do której Żydzi mieli szczególny szacunek. W Hiszpanii natomiast zwyczaju stosowania tej mieszaniny nigdy nie było, a przy tym jest raczej mało prawdopodobne, aby średniowieczny fałszerz zadbał o takie szczegóły, no bo skąd miałby wiedzieć, że w odległej przyszłości ludzie będą mieć technologię, która pozwoli na wykrycie takich mikroskopijnych detali. Na tkaninie, również za pomocą mikroskopu elektronowego, zidentyfikowano 25 rodzajów pyłków. Większość występuje na całym obszarze Morza Śródziemnego, ale trzy z nich są charakterystyczne dla wschodniego obszaru owego morza, w szczególności Palestyny, gdzie Jezus został zabity za nasze grzechy, pochowany i gdzie zmartwychwstał. Jest również jeden, który pochodzi z Afryki Północnej, co pasuje do odtworzonej na podstawie źródeł trasy wędrówki relikwii. Mikroskopem optycznym znaleziono czarne strupy, takie jak te, które tworzą się, kiedy zakrzepnie krew. Za pomocą pasków adhezyjnych pobrano próbki, po czym przebadano je 6 najpopularniejszymi metodami sądowego testu na obecność krwi, a każdy z nich dał wynik dodatni. Zaobserwowano także erytrocyty, więc podsumowując, można przyjąć za pewnik, że krew znajdująca się na relikwii jest prawdziwa. Ponadto metoda absorpcji i elucji wskazała, że należy ona do grupy AB. Jest to najrzadziej spotykana ze wszystkich grup, ale występuje dużo częściej wśród Żydów zamieszkujących Bliski Wschód, do których należał również Jezus. Tą samą grupę znaleziono na innym łączonym z nim artefakcie, czyli całunie turyńskim. Na podstawie plam krwi udało się dowiedzieć pewnych rzeczy na temat wyglądu twarzy człowieka, który je pozostawił, między innymi to, że posiadał pełny zarost oraz nosił długie włosy, jego głowa była poraniona i prawdopodobnie znajdował się na niej jakiś przedmiot z kolcami, ponieważ na tkaninie dostrzegalna jest grupa małych, przebiegających parabolicznie wzdłuż głowy punktowych plam, oddzielonych od plamy głównej, o nieregularnym kształcie i układzie. Możliwe było też określenie przez naukowców wymiarów twarzy oraz kształtu i długości jej poszczególnych elementów. Jeden z nich, profesor medycyny sądowej José Antonio Sanchez, przeprowadził analizę antropologiczną, skupiając się na tym, co udało się ustalić najdokładniej, czyli właśnie samej facjacie oraz nosie. Ich wymiary nie pokrywały się ze średnimi wartościami zmierzonymi u mieszkańców Hiszpanii i wskazują raczej na jakiegoś Semitę pochodzącego z Bliskiego Wschodu. Wspomniane plamy oraz zagięcia na tkaninie pozwalają również na wyciągnięcie pewnych wniosków co do zastosowania chusty oraz pozycji, w jakiej znajdował się człowiek, którego facjatę spowijała. Podczas pokrycia krwią była złożona na pół, na co wskazuje to, że dwie główne plamy są odbite symetrycznie względem osi. Owinięty nią człowiek był martwy, ponieważ nie ma ani jednego zatarcia śladu, który wskazywałby na oddech. Przez większość czasu ta osoba znajdowała się w dwóch pozycjach. Pierwsza z nich jest pionowa, z głową wychyloną do przodu o 70 stopni oraz na prawo o 20 stopni, przy tym opierała się na wyciągniętym prawym ramieniu i prawdopodobnie ów człowiek był powieszony za ręce. Wokół otworów nosowych mamy też plamy po palcach, które ktoś najwyraźniej przycisnął w tym miejscu facjaty zmarłego, chcąc zatamować krwotok z nosa. Drugą pozycją ciała było poziome ułożenie na brzuchu, podczas którego krew wylała się przez nos na czoło. Oczywiście, wszystko to dobrze pasuje do ciała Jezusa będącego na krzyżu oraz jego ściągnięcia stamtąd. Chusta posiada znaczną liczbę uszkodzeń. Chodzi tutaj o supły, luźne szwy powstałe w wyniku naciągnięcia szaty oraz krzyżujące się ze sobą sąsiadujące nici, czyli defekt spotykany na materiałach utkanych na poziomych krosnach z ciężarkami powstałymi między 400 przed naszą erą a 500 po Chrystusie. Sceptycy powołują się czasem na wynik datowania C14, problem jednak w tym, że nie było ono przeprowadzone oficjalnie, a Edices nie jest pewien kiedy, w jakich warunkach, ani nawet czy w ogóle zostało ono przeprowadzone. W związku z tym nie jest ono czymś, co przesądza o autentyczności relikwii. Pierwsza wzmianka o przeprowadzeniu takiego badania na tkaninie pojawiła się na międzynarodowym seminarium na temat całunu turyńskiego w 1991, gdzie Mario Moroni oznajmił, że wskazało wynik między I a VII wiekiem. W 1994, podczas Międzynarodowego Kongresu na temat sudarium, podano, że Moroni wysłał próbki chusty do dwóch laboratoriów, na University of Arizona w Tucson oraz Isotrace Radiocarbon Laboratory w Toronto.
To pierwsze wskazało wynik między 642 a 869 rokiem, drugie natomiast między 653 a 786. Opublikowane niedługo później raporty stwierdzały, że Bajma Bolon przeprowadził datowanie w Tucson na próbce bardzo zanieczyszczonej, które wskazało na drugą połowę drugiego tysiąclecia. Kiedy profesor historii Mark Giustin napisał do owego laboratorium w sprawie wyjaśnienia całej sytuacji, uzyskał odpowiedź, że laboratorium otrzymało próbki w postaci dwutlenku węgla w nieszczelnych ampułkach, w związku z czym wiarygodność badania była żadna. Moroni przedstawił także list z University of Arizona, zawierający wyniki przeprowadzonego datowania. Inny list z tego samego laboratorium, wysłany 2 lata później, stwierdza, że przeprowadzono badanie lnianej szaty z koptyjskiego grobowca, której czas powstania określono między 540 a 754 rokiem, przy czym numer identyfikacyjny próbki nie zgadzał się z tym z pierwszego listu, a opis materiału nie pasował do próbek Sudarium z Oviedo. Zanim się pożegnam, to mam do Was jeszcze prośbę. Kolejny raz o odwiedzenie strony się pomaga i wsparcie Angeliny Olijnyk, która w wieku 13 lat zmaga się z nowotworem i aby przeżyć potrzebuje bardzo kosztownej terapii. Bardzo zachęcam do wpłacania oraz udostępniania zbiórki innym. Link oczywiście znajdziecie w opisie. A ode mnie to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego.